Sponsorem Sportgame jest Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA, patron programu Rzetelna Firma. Michał Hamburger, witam i zapraszam na wiadomości sportowe Sportgame. Słaby występ piłkarskiego mistrza Polski w stolicy Śląsk-Wrocław w kolejnym spotkaniu Ekstraklasy zaledwie zremisował z Polonią Warszawa 2-2. Wrocławianie utrzymali jednak trzecie miejsce w ligowej tabeli. To dla nas strata 2 punktów, nie zysk jednego, komentowali po meczu piłkarze z Wrocławia. Rzeczywiście remis w Warszawie można traktować w ten sposób. Polonia boryka się ze sporymi problemami w meczach na boisku. Często w jej barwach występują juniorzy. Na tle mistrza Polski i ci juniorzy, i pozostali gracze czarny koszul wypadli jednak lepiej niż przyzwoicie. Przez 2 początkowe kwadranse zdecydowanie lepiej grali gospodarze. Dla wielu było to sporym zaskoczeniem. Dobrą grę poloniści udokumentowali zdobyciem bramki w 13 minucie. Powracającego do bramki Śląska Mariana Kelemena pokonał Jacek Kiełb. Gol nie sprawił, że przyjezdni biegali szybciej i walczyli z większym zaangażowaniem. Wrocławianom jednak trzeba oddać, że w końcówce pierwszej połowy zachowali się bardzo dojrzale. W 37 minucie po dośrodkowaniu w pole karne rzutu rożnego Sebastiana Mili, Sebastiana Przyrowskiego próbował pokonać Rok Elsner. Jego strzał jednak nie dał wyrównania. Do futbolówki dopadł jednak Adam Kokoszka i to on skierował ją do bramki Polonii. Śląsk poszedł za ciosem. Zaledwie 120 sekund później Łukasz Gikiewicz odegrał piłkę przed pole karne. Ta trafiła do kapitana gościa Mila. Co ciekawe, prawą nogą w pięknym stylu pokonał po raz drugi Przyrowskiego. Można było myśleć, że wreszcie szczęście uśmiechnęło się do mistrzów Polski. Co los dał przed przerwą, odebrał tuż po niej, a właściwie zrobili to sami piłkarze gospodarzy. Tuż po wznowieniu gry w 48 minucie Kiełb uderzył mocno na bramkę Kelemena. Piłka odbiła się od poprzeczki, później od pleców Słowaka i niestety zrobiło się 2-2. W kolejnych minutach dłużej przy futbolówce utrzymywali się goście, którzy stworzyli sobie jeszcze kilka dogodnych okazji do zdobycia bramki. Zakończyło się jednak podziałem punktów. Śląsk po 22 kolejce Ekstraklasy utrzymał trzecie miejsce w tabeli. W bardzo dobrych nastrojach po weekendzie są pozostałe nasze drużyny ligowe. Pewnie do półfinału play-off pierwszej ligi awansowali koszykarze Śląska. Wrocławianie po 2 zwycięstwach u siebie pokonali także Start Lublin na wyjeździe. Rywalizacja między Wrocławiem a Lublinem była ciekawa. Za sprawą dobrej postawy Startu we Wrocławiu we własnej hali lublinianie nie unieśli już ciężaru spotkania i wysoko przegrali 65-83. W całej serii Śląsk pewnie triumfował 3-0. Sobotnie spotkanie rozegrane na wschodzie kraju trzymało w napięciu przez 20 minut. Po pierwszej kwarcie Śląsk prowadził 22-21. W drugiej lepiej spisali się gospodarze i po pierwszej połowie to oni mieli minimalną, jednopunktową zaliczkę. O przebiegu meczu, a także całej rywalizacji zadecydowała trzecia kwarta. W niej zespół duetu Jankowski-Hudeusz zaprezentował się wybitnie w defensywie. Dzięki żelaznej obronie przyjezdni mieli też więcej miejsca na rozwinięcie skrzydeł w ataku. Wygrali kwartę 26-11. W ostatnich 10 minutach nasi kontrolowali tempo, by pewnie zwyciężyć i zdobyć przepustkę do najlepszej czwórki sezonu pierwszej ligi. Bohaterem Śląska został w sobotę Paweł Kikowski. Były reprezentant kraju rzucał na różne sposoby, z różnych miejsc na parkiecie. Najważniejsze, że były to w większości rzuty skuteczne. Kikowski zdobył łącznie aż 34 punkty. Pierwszy krok w play-off został postawiony, pierwszy rywal wyeliminowany. Forma w teamie z Wrocławia rośnie. W półfinale Śląsk zagra z Sidenem Toruń, drużyna z naszego regionu. Także i w tej konfrontacji jest zdecydowany faworytem. Batalia potrwa do 3 wygranych. Pewnie do finału play-off drugiej ligi awansowali siatkarze KS Milicz. Drużyna Dominika Kwapisiewicza potrzebowała zaledwie 3 meczów, aby wyeliminować Juwenię Głuchołazy. Do awansu na zaplecze Ekstraklasy jednak jeszcze daleka droga. Miliczanom nie sprawiło różnicy, że trzecie spotkanie rozegrali na wyjeździe. Nie pozostawili złudzeń, kto jest lepszy. W Głuchołazach nie wystąpił narzekający na kontuzję Jarosław Lech. Godnie go jednak zastąpił Aleks Sztróbek, który miał swój dzień i poprowadził KS do sukcesu. Jego występ docenili gospodarze. Po meczu wybrano atakującego na najlepszego zawodnika całego spotkania. Emocji w Głuchołazach było jednak jak na lekarstwo. Po 2 inauguracyjnych meczach w Miliczu można się było tego spodziewać. Pierwszego seta sobotniego spotkania goście wygrali do 18. Warto dodać, że była to
najbardziej zacięta partia. Kolejne kończyły się jeszcze większą przewagą KS-u. Szkoleniowiec tej drużyny nie ratował składem, bo skoro wyjściowa szóstka robiła swoje, zmiany były niepotrzebne. Drugą partię przyjezdni wygrali 25-15, trzecią 25-16. Rezultaty te mówią tak naprawdę same za siebie. Do awansu na zaplecze Ekstraklasy jednak jeszcze daleka droga. Najbliższym rywalem dolnośląskiego zespołu w finale grupy drugiej ligi będzie zwycięzca sezonu zasadniczego TKS Tychy. W przypadku sukcesu Miliczan czeka jeszcze udział w turnieju półfinałowym, a później oby w finałowym. Zespół z Milicza walczy o awans, drużyna z Bielawy, a utrzymanie w drugiej lidze, rywalizacja o pozostanie na drugoligowym froncie jest bardzo emocjonująca. Bielawianka po czterech spotkaniach remisuje z Wolejem Rybnik 2-2. Wszystko rozstrzygnie się w najbliższą środę na dolnośląskiej ziemi. Szanse na udział w play-off Ekstraligi zachowały jeszcze tenisistki stołowe AZS-u Uniwersytet Ekonomiczny. Wrocławianki w meczu przedostatniej kolejki sezonu zasadniczego pokonały we własnej hali Stelle Gniezno 3-1. Nasze akademiczki były faworytkami i zasłużenie wygrały. Pierwszy pojedynek zakończył się sukcesem liderki AZS-u Genk Janing, która pokonała Paulinę Nowacką 3-1. Szybko drugi punkt dla gospodyń zdobyła Natalia Bajor. Młoda reprezentantka wrocławskiej drużyny wygrała z Emilią Kijok 3-0. Kibice zgromadzeni jak zwykle licznie w hali przy Kamiennej liczyli na trzeci punkt w trzeciej grze. Niestety Daria Łuczakowska przegrała z Roxaną Załomską 1-3. W czwartym pojedynku do stołu podeszły Janing ze strony Wrocławia i Kijok z Gniezna. Chinka nie dała szans swojej przeciwniczce, pewnie zwyciężając 3-0. Dzięki sukcesowi wrocławianki zachowały cień szans na udział w play-off Ekstraligi. Sytuacja jest jednak trudna i tylko niespodzianki mogą dać awans na czwarte miejsce. Zespół Zdzisława Tolksdorfa dziś zajmuje piątą pozycję w tabeli z taką samą liczbą zdobytych punktów co czwarty Zamer Lidzbark Warmiński. Rywalki mają jeszcze do rozegrania jedno zaległe spotkanie. Zmierzą się jednak z niepokonanym Zamkiem Tarnobrzeg i trudno się spodziewać, że pokonają tę drużynę. O wszystkim zadecyduje najpewniej ostatnia seria spotkań. Zdecydowanie łatwiejszego rywala mają tenisistki z Lidzbarka, które podejmą MKSTS Polkowice. Wrocławianki u siebie zagrają z wiceliderem GLKS-em Nadarzyn. Tylko niespodzianki w tych meczach, czyli wygrane Wrocławia i Polkowic, sprawią, że AZS Uniwersytet Ekonomiczny zagra w fazie play-off. Teraz to wszystko. Kolejne wiadomości sportowe jutro o 7.15 i 8.15. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Sponsorem Sport Game jest Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA, oferujący usługi serwisu ochrony konsumenta.